sens. Kocham góry, moje góry, które w chmurach kryją się. Gdy coś się wali, gdy coś się burzy, pośród gór odnajdzie się. Serdecznie wszystkich hodowców. Jak obiecałem, kręcimy dla was teledysk. Oczywiście, jak obiecałem, przypominam jeszcze raz, dla wszystkich hodowców z całej Polski, zagranicy, zespół muzyczny Magic Band realizuje dla was teledysk o gołębiach. Tak jak żeście chcieli, pisaliście mi na maila, więc tak to zrobię. Działamy. Teraz bym chciał taką małą prezentację zrobić mojej hodowli. To są moje dobytki tegoroczne. Tegoroczne dobytki.
Może zobaczyć, tak to wszystko wygląda. Tego się dorobiłem przez 2 lata w sumie. W tym roku więcej, tak? Jeszcze do tego mam 32 puchary przez 2 lata. Plus 6 z gołębników wspólnych i z Westerplatte. Tutaj brat miesza karmę na popołudniu dla gołąbków. Tutaj dodajemy takiego granulatu, to jest granulat energetyczny. Dodaję go teraz do rozpłodu, bo już mamy młode, duże odchowujemy. Tu jest karma rozpłodowa. Do karmy rozpłodowej dodajemy grochu jeszcze. Zaraz pokażemy, jak to wygląda. Tu jest karma rozpłodowa. Dosypujemy do karmy rozpłodowej firmy Eupolu jeszcze oczywiście najbardziej. A tu mamy, dodaję karmę białkową do wychowu młodych. My już mamy 65 młodych, więc karmimy, dodajemy, poczekaj, zrobię bliżej. Dodajemy takiej karmy białkowej, żeby się nam młode bardziej zabierały. Oczywiście dodajemy jeszcze karmy Adeno Stop, ale akurat Adeno Stop jest karma do wychowu, ale na razie wstrzymujemy się, będziemy dawać ją do odłożenia młodych. Tak to wygląda. A z tej firmy dajemy karmę energetyczną, karma dla gołębi. Jeszcze raz to Państwu pokażę, jak to wszystko wygląda. I oczywiście tymi produktami Aquavita, zagęszczacz, są zakwaszacze dla gołębi. Te rzeczy stosuję cały rok. Te oleje czosnkowe. To używam cały rok dla gołębi. Więc serdecznie wszystkich hodowców pozdrawiam. Już niebawem teledysk pod tytułem Leci gołąb leci. Serdecznie pozdrawiam.